Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym przeglądzie rynku. Poniedziałek, 20 maja. W dniu dzisiejszym tradycyjnie przejrzymy sobie Bitcoina, dominację Bitcoina, porozmawiamy o ETF-ach, porozmawiamy o altcoinach. Porozmawiamy również o całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut. Także jak zawsze, jeżeli jest to coś co was interesuje, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że filmik będzie pomocny i przydatny dla wszystkich parcy typujących w rynku. Oczywiście jak zawsze proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu. Jeżeli uznacie ten filmik za wartościowy, jak zawsze walczymy o 1000 lajków pod każdym filmikiem. Jeżeli uznacie go za bullshit, oczywiście można zostawić czerwone dildo w dół. Nie przedłużając, przechodząc tutaj do CryptoBubbles widzimy, że mamy Korektę lokalną na większości altcoinów. Wynika to z ruchu bitcoina, który miał miejsce w nocy. Bitcoin lokalnie utracił wsparcie na 66,5 tysiąca, o którym tak mocno rozmawialiśmy, ale do tego wszystkiego przejdziemy lada moment. Dostaję coraz więcej pytań: stanku, stanku, czy wrócimy jeszcze poniżej 60 tysięcy na bitcoinie? Dlatego, że chciałbym jeszcze doładować altcoinów. Słuchajcie, niekoniecznie, niekoniecznie bitcoin musi wracać poniżej 60 tysięcy, byście mieli okazję doładować altcoiny. Oczywiście te lokalne dypy, które miały miejsce, bardzo mocno pogłębiły dołki z perspektywy mikro na altcoinach, więc niekoniecznie spodziewamy się pogłębienia tych dołków, szczególnie na altcoinach, które pokazują moc, tak? Takich jak Arweave, NIR, RUN, Solana, e, oczywiście te, które lokalnie mają słaby wolumen, te, które lokalnie nie zostały wykupione, one oczywiście mogą swój lokalny dołek jeszcze pogłębić. Bitcoin wcale nie musi spaść, do 60 tysięcy byście mieli dalszą okazję DCA, wystarczy, że dominacja będzie rozgrywać scenariusz ten, o którym rozmawialiśmy, i który niejako się rozgrywa. Kiedy byliśmy na okolicach 54%, mówiłem Wam, że jest tutaj. Mało prawdopodobne, ale jest prawdopodobne zejście w dół, utrata tego fundamentu na poziomie 54%, ale docelowo uważałem, że jest to tylko retest wcześniejszego kluczowego punktu oporu. Zanim zobaczymy dalsze pchnięcie do góry, najpierw do strefy 55-15 55, 15, 55 44, a później docelowo do strefy 56-57, warto powiedzieć, że lokalnie ten szczyt wybił ponad 56%. Jednak ja tutaj patrzę na galszą kontynuację z tego paternu kontynuacyjnego w okolice 57%. Myślę, że zanim zobaczymy większy raid na altcoinach, powinniśmy tutaj zobaczyć ten kolejny większy ruch od Bitcoina, który najprawdopodobniej będzie w pewnym momencie robił nowe ATH. Czy to oznacza, że lokalnie altcoiny nie będą miały tutaj swingów, przestrzałów. Oczywiście, że nie. Jeżeli będziemy lokalnie korygować na dominacji Bitcoina, co możemy sobie zobaczyć na przykład z perspektywy krótkiego ruchu, kiedy w perspektywie mikro dominacja nakłada ruch korektywny, tak? Tak jak to w każdym przyroście ma miejsce. Mamy impuls, korektę, impuls, korektę. I teraz najprawdopodobniej zanosimy się na ten impuls. Za każdym razem, kiedy mamy lokalną korektę, altcoiny są w stanie nadganiać Bitcoina. Tak? czy też odzyskiwać to, co straciły w parze do, do BTC. Także to nie jest tak, że globalny ruch całkowicie neguje mikro odreagowania na altcoinach. Docelowo musimy zrozumieć perspektywę mikro oraz makro, więc kiedy ja mówię w perspektywie makro, że uważam się do dojścia do 57%, to oznacza, że lokalnie altcoiny powinny jeszcze tutaj tracić. Ale nie ukrywajmy, ty jako inwestor będący w tym rynku chociaż 3 miesiące, miałeś wystarczająco okazji by kupić tanich altcoinów. Perspektywa trendu globalnego, czyli trendu makro, jest wzrostowa. Ona zaczęła się na 15,5 tysiąca, później została kontynuowana w okolicach 28-38. Więc jeżeli w trendzie wzrostowym nie wykupujesz lokalnych dołków, bardzo często tracisz. Mówi się, że w Hoście każdy dołek jest do wykupienia, i docelowo, kiedy dopiero rynek zawróci i nałoży, nałoży lokalny makroszczyt, no to oczywiście wtedy. Kolejnych dołków nie opłaca się wykupywać, bo schodzimy w bessę. Jednak w moim odczuciu nie jesteśmy w tym momencie rynku i na razie nic na to nie wskazuje. E, więc oczywiście tutaj wykup każdego lokalnego dołka, większego poddania na altcoinach ma sens i każde dołki, które były w ostatnim czasie wykupywane z tego co mi wiadomo, są na plusie, w zależności od tego, oczywiście, jakiego altcoina kupiliście, tak? Także z perspektywy altcoinów myślę, że jeszcze będzie tutaj szansa na DCA, niekoniecznie aż tak głęboka e, szansa, jak miała to miejsce całkiem niedawno, ale oczywiście rosnąca dominacja Bitcoina będzie pomagała tutaj w tym, by te altcoiny jeszcze troszkę słabły. Jeżeli przejdziemy sobie do samego, e, do samego Bitcoina, to może zacznijmy od ostatniego tweeta. E, Bitcoin jest powyżej 66,5 tysiąca. I przesuwamy się w kierunku 68-69 tysięcy, ale 66,5 tysiąca jako ten lokalny support musi nas utrzymać. I teraz, tak wieczorem widzieliśmy, że utraciliśmy to wsparcie na 66,5 tysiąca. Lokalny dołek jest na 66 tysięcy. Jednak zobaczyliśmy momentalny bounce powyżej tej 4-godzinnej 20 oraz powyżej poziomu 66,5 tysiąca. Utrzymanie tego poziomu jako wsparcie 66,5 daje nam perspektywę dojścia do tej strefy, która nas najbardziej lokalnie interesuje. Jest to strefa między 68,235 a 69 tysięcy, czyli to ATH z 21 roku. Mnie osobiście cieszy to że po pierwsze byliśmy w stanie przebić tą strefę 65621, 66,5 tysiąca. Tutaj w ostatnim momencie doszło do bardzo dużej zamiany rąk i po odrzuceniu w tej strefie zobaczyliśmy dość spore korekty adekwatnie. Tutaj w sumie wybiliśmy wyższy szczyt, ale od momentu poddania można powiedzieć od tej strefy, od utraty tej strefy, Zobaczyliśmy 13,5% zjazdu oraz to odrzucenie miało tutaj ponad 8% zjazdu. Także ja lokalnie jestem zadowolony z tego, że wybiliśmy tą strefę, że trzymamy tą strefę jako wsparcie. Docelowo chcemy odzyskiwać kolejne punkty oporu, które były wcześniej naszym wsparciem, i chcemy odzyskiwać tutaj strukturę. Lokalnie z perspektywy mikro, po osiągnięciu dołka na 56,5% odzyskaliśmy lokalny trend. No i staramy się teraz, będziemy starać się teraz odzyskać tutaj tą strukturę trendu. I tak jak widzicie, zarówno na tym poziomie wcześniej 65 621, tak samo jak i tu na 68235 mieliśmy duże odrzucenie, tak? Te wybite duże świece, które zakończyły się tylko knotem, pokazują, że w tych strefach były bardzo mocno brane profity. Dlatego też kluczowe jest... W tym momencie wejść do tej strefy, przebić ten wcześniejszy lokalny szczyt, tak samo jak to zrobiliśmy z tym szczytem. I teraz tak, jesteśmy w drodze do 68-69 tysięcy. To wskazuje lokalna struktura, to wskazują coraz to wyższe dołki, coraz to wyższe szczyty z perspektywy mikro. Załamaliśmy lokalnie trend, w którym byliśmy wcześniej, trend spadkowy, ale jeżeli nie będziemy odzyskiwać kluczowych poziomów, w tej strukturze, to wciąż jesteśmy lokalnie narażeni na to, że będziemy nakładać tutaj większy ruch korektywny w dół. Ok? I nie można tego wykluczyć tej dużej globalnej struktury, o której tutaj rozmawialiśmy, mianowicie takiej struktury korektywnej. Nie można tego wykluczyć. Nawet jeżeli będziemy w stanie nałożyć nowe lokalne szczyty z perspektywy mikro, to dopiero nałożenie nowego ATH, moim zdaniem całkowicie neguje tą strukturę, tą strukturę korektywną, tak więc warto, warto o tym pamiętać że my nie wyszliśmy w żaden sposób z lasu my tutaj powoli uciekamy spod tego topora odsuwamy się od tego klifu, ale niejako wciąż jesteśmy w tym stanie niebezpieczeństwa, że akcja cenowa może nam się pogłębić, możemy nawet pogłębić tutaj ten dołek, tak, więc to Wiem, że może nie każdy chce to słyszeć, bo dopiero co, dopiero co wołali tutaj o 50-52, zrobiliśmy 56,5. Teraz wołają pewnie o 80, więc niekoniecznie musimy to zrobić. Lokalnie patrząc, jednak ta struktura jest w grze i nie można tutaj jej wykluczyć, tak? Ja zawsze staram się wam powiedzieć i mówię to, co widzę, a nie to, co chcecie usłyszeć, bo złoto ustnych nie brakuje, także. Także miejcie to na uwadze, że jest wciąż niebezpieczeństwo tego ruchu korektywnego dalej w okolice 60 tysięcy, a nawet w okolice 50-52. Moim zdaniem ta dzienna 200 będzie tutaj kluczowa, ona jest teraz na poziomie 54 tysiące. Czy jest to w tym momencie najbardziej prawdopodobny scenariusz? Nie. Nie jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, dlatego że trzymamy 60 800 jako wsparcie, dlatego że w drodze do góry, w tym odreagowaniu odzyskujemy krok po kroku kluczowe poziomy. Tak? I teraz Bitcoin musi nam udowodnić, że faktycznie jest w stanie obrócić cały ten trend spadkowy, który miał miejsce w tym tutaj. Klinie. Jesteśmy również w celu technicznym po akumulacji w tym klinie. Główny cel techniczny to oczywiście początek klinu. Pierwszy cel został ściągnięty, drugi cel zbliżamy się do niego, jest to właśnie poziom 68235. W momencie kiedy tworzyliśmy to odreagowanie, stworzyliśmy też tutaj byczą flagę, i oczywiście, jeżeli ktoś jest fanem rozgrywania się byczych, byczych flag, no to oczywiście również jesteśmy tutaj w celu technicznym, konserwatywny pomiar 69,5, książkowy pomiar w okolicach 71,5. Tak? Więc tutaj... Wracając do tego, do tej myśli przewodniej, czy najbardziej prawdopodobne jest to, że zaczniemy tracić kluczowe struktury i pogłębiać dołek? Nie, oczywiście, że nie. Struktura na razie tego nie podpiera. Jest to coś, co po prostu ty jako inwestor musisz mieć z tyłu głowy, że jak akcja cenowa zacznie zawracać, żebyś nie zasrał zbroi i nie pobiegł do mamy z płaczem, że to idzie do zera, tylko żebyś wiedział, że struktura globalna korekty może się tutaj rozgrywać, tak? Więc to nie jest największy... Naj scenariusz największego prawdopodobieństwa, ale tak jak powiedziałem, Bitcoin w tym odreagowaniu musi zacząć odzyskiwać kluczowe punkty strukturalne. Cel techniczny z klinu w grze, cel techniczny zbyczej flagi w grze. Teraz potrzebujemy tylko wystarczająco momentum, by odzyskać kluczowe poziomy. Poziom do utrzymania jako wsparcie 66,5%, Główny cel, box pomiędzy 68 235 a 69 000, bym powiedział. To jest strefa, do której chcemy wejść, nawet pokonsolidować, by później podjąć dalszą decyzję do pełnienia ruchu. Mamy ruch raz, dwa, trzy, potencjalnie spodziewalibyśmy się czwórki i odreagowania. Jeżeli jest, to zakres, jeżeli jest to zakres odreagowania w korekcie, będzie to ruch raz, dwa, trzy do góry. Tak, przechodząc dalej. Um. Perspektywa dzienna, perspektywa makro, średnio długoterminowa tutaj również bardzo ładnie widać tą strukturę, która nam się formuje, czyli wyższego dołka, wyższego szczytu. Dopóki będziemy w stanie utrzymać tą tendencję wzrostową, będziemy w kanale wzrostowym. Niebezpieczeństwa takich kanałów wzrostowych są następujące. Jeżeli nie jesteśmy w stanie respektować dolnej linii trendu i nie jesteśmy w stanie wydłużać tego ruchu w kanale. Docelowo tworzy się taki niedźwiedzi klin i kiedy akcja wchodzi do takiego apexu, ryzyko spadku jest ogromne. Więc tutaj w takich klinach bardzo ważne jest momentum i bardzo ważne jest to, by odzyskiwać każde kluczowe punkty wsparcia. Tak, widzimy, że odzyskaliśmy ten poziom 66,5 to jest ta żółta linia. Chcielibyśmy zobaczyć dzisiejsze zamknięcie powyżej tego poziomu 66,5. 000. Oczywiście jesteśmy w ruchu bocznym. Już od 13 marca poruszamy się w, w sekcji pomiędzy 60 800, a na dobrą sprawę ja bym powiedział wolumenowo 71,400. Nasz wydłużony ręcz to 56,5 do 73,5. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy konsolidowali tak przez kolejny miesiąc, może nawet troszkę dłużej, ale to już rynek będzie decydował na bazie sentymentu. Na bazie tutaj, oczywiście też fundamentów, na bazie też oczywiście czynników zewnętrznych, co my dalej będziemy tutaj robić. Widzimy, że po odzyskaniu, po odzyskaniu tej dziennej dwudziestki, po wybiciu tej linii trendu, która była wielokrotnym punktem oporu, dla nas jesteśmy w ruchu impulsywnym do góry. Nie chcielibyśmy wracać po raz kolejny poniżej tej dwudziestki, będzie to po raz kolejny negatywne i tak jak powiedziałem w perspektywie mikro, tak Wam powiem w perspektywie makro, że jeżeli będziemy tworzyć tutaj kanał wzrostowy, ten trend nam osłabnie, Wytracimy, utracimy po raz kolejny wsparcie dwudziestki, będziemy bardzo mocno patrzeć na z tej dwusetki. I po prostu nie macie się na to nastawiać, ale macie mieć to z tyłu głowy, tak? Dlatego, że wciąż będąc w ruchu bocznym, ruch, ruch boczny jest składową ruchów ABC. I na dobrą sprawę, dopóki nie wybijemy się z ruchu bocznego, tak? Globalnie, dołem bądź też górą, traktujemy to jako ruch boczny. Więc wszystko, co się dzieje wewnątrz ruchu bocznego, jest tylko szumem z perspektywy krótkoterminowej. Także, jak dla mnie, wszystko wygląda tutaj ok. Na obecną chwilę nie ma większych obaw. Oczywiście są takie rzeczy jak czynniki zewnętrzne, które mocno dyktują tempo ruchów i rzutują na wykres, więc trzeba mieć to też z tyłu głowy. Widziałem, widziałem taki komentarz gdzieś, gdzieś na rynkach tradycyjnych, jak Ktoś kopiował ruchy gościa, właśnie który, który rozgrywał kakao, i ktoś mu napisał, że stracił przez niego pieniądze, bo gościu nie przewidział, że zaraza, że zaraza się pojawi i że cena kakao wystrzeli. nie? No to jeżeli jesteś takim pacjentem, to jedyne, czego można Ci życzyć, to tego. No już nie będę mówił czego, ale są tacy ludzie, Którzy po prostu są odklejeni całkowicie od rzeczywistości i oczekują, że wykres im powie, że zaraz przyjdzie zaraza na kakao albo nie wiem, plantacja, plantacja truskawek zamarźnie i cena pójdzie razy 30 do góry. Nie? Także miejcie oczywiście otwartość umysłu, patrzcie na perspektywę wykresu, ale też bierzcie pod uwagę, że są czynniki zewnętrzne takie jak chociażby Fed. Problemy geopolityczne, problemy makroekonomiczne, które też będą tutaj rzutować na wykres i na to, co na wykresie się dzieje. Jedna rzecz, którą chciałem Wam jeszcze powiedzieć z perspektywy ETF-ów, idziemy w dobrym kierunku. Przede wszystkim, znacie moje zdanie. Moment, w którym Grayscale przestaje sprzedawać, jest mega pozytywny dla rynku. Nawet jakby zakupy pozostałych ETF-ów spadły o połowę, wciąż jest dobrze, dlatego że obecnie Rynek skupuje 4,5 razy więcej bitcoina niż, niż jest produkowany. Co znaczy, że docelowo możemy zobaczyć supply squeeze, co spowoduje do wystrzału ceny. E, swoją drogą, zobaczcie sobie, e, zobaczcie sobie na wykres kakao, jak jeszcze nie widzieliście, e, co powoduje tak zwany supply squeeze, bo oczywiście ta zaraza, ten disease e, spowodował mniejszą ilość kakao, a zapotrzebowanie zostało to samo. Więc, oczywiście, takiego czegoś możemy podobnego spodziewać się na bitcoinie. Także skupujemy obecnie, rynek globalnie skupuje 4,5 razy więcej bitcoina niż jest produkowany. I myślę, że jeżeli to krwawienie ze strony GBTC się skończy, a widzimy, że w ostatnich trzech dniach, środa, czwartek, piątek zeszłego tygodnia, akumulowali. To jesteśmy w dobrej drodze do tego, by po pierwsze zobaczyć supply squeeze, a po drugie zobaczyć short squeeze. Więc to są bardzo dobre rzeczy dla samego BTC. W ogóle zeszły tydzień z perspektywy ETF-ów był bardzo pozytywny. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, wszystkie na plus. Od 1000 do nawet blisko 5000 bitcoinów na plus. Co ciekawe, kiedy osiągnęliśmy ten rekordowy dzień w zeszłym tygodniu, sam BlackRock był na zero. Także to też są tutaj dobre, dobre perspektywy na przyszłość. Na sam koniec mały rzut oka na Total Crypto Market Cap, czyli jest to kapitalizacja rynku kryptowalut uwzględniająca Bitcoina i Ethereum. No muszę Wam powiedzieć, że strukturalnie sam ten układ wygląda o wiele lepiej niż nawet perspektywa Bitcoina. <laughs> Oczywiście przechodzimy tutaj przez lokalny ruch korektywny, dlatego że wybiliśmy 2.72 Trillion Dollars. I oczywiście ta korekta wróciła do punktu, który był kluczowym do utrzymania. Ten punkt na poziomie 1,17, blisko trillion dollars. Jest to ten ekwiwalent do odbicia zdechłego kota dla BTC na poziomie 48 tysięcy. Więc jest to kluczowy poziom do, do utrzymania, by w perspektywie makro zobaczyć tą kontynuację. Dużo pytań, jak wysoko zajdzie rynek kryptowalut w tym w tym tutaj jakby nadchodzącym cyklu. No, ja wam powiem, że super konserwatywnie wydaje mi się, że ludzie patrzą na 5 trillion dollars optymistycznie na 10 trillion dollars. Ja tutaj mam swoje wyliczenia w okolicach 6,57-7,5 trillion dollars myślę, że jest to. Myślę, że jest to w sumie dobra wizja na to, gdzie rynek kryptowalut może się, z, może zajść <coughs> oczywiście wszystko powyżej tego wszystko bliżej ten trillion dollars myślę, że będzie to, to zwiastowało naprawdę fajną fajną, fajną hossę pytaliście jeszcze było jedne, jedno pytanie od Dawida Dawid T Dawid T, tam, Tamber chyba ksywka Tamber, o ile się nie mylę e, pytał tutaj, kiedy dalej będę sprzedawał bitcoina jak wiecie, ja sprzedałem jednego BTC, czyli 25% swojego BTC na 50 tysiącach. Na razie nie mam dalszych przemyśleń odnośnie tego, kiedy będę sprzedawał dalej BTC. Pierwotny plan był 50, 75, 100 i pozostawienie 25% na resztę hossy. Patrząc na to, że istnieje ryzyko, powiedziałbym nie tyle hossy bitcoinowej. Czyli większej takiej hossy z udziałem Bitcoina, a nie tyle altcoinów. Nie mam na razie dalszych przemyśleń, jak, jak rozegrać Bitcoina. Myślę, że w okolicach 85-90 tysięcy będę chciał coś dalej sprzedawać. Na razie czekam, jak to będzie się rozgrywało, czekam, jak będzie zachowywała się dominacja Bitcoina. Czekam, czy będziemy widzieli klasyczne przejście z bitcoina do altcoinu w pewnym momencie, czy kasyno wciąż jest w grze, czy tutaj głównie rynek będzie skoncentrowany na samym BTC, ale myślę, że okolice 85-90 tysięcy byłby to poziom, w którym byłbym w stanie dalej zdeponować kolejne 25% swojego BTC. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, jak zawsze miałem nadzieję, że był on przydatny i pomocny. Miłego dnia i do usłyszenia w środę. Trzymajcie się, heja!